Hej i witajcie w Rongwayu i zepsułem ten rower. To tak w skrócie. Miała być recenzja tego e-bike'a. To jest Wheeler. Jest tu też zastosowana konwersja flashbike'a. Jest duża bateria, 840 Wh, 48 V i 17,5 Ah. Silnik z tyłu jest o mocy 1300 W, więc naprawdę fajnie to śmiga. Tutaj jest manetka, nawet wystarczy tylko manetki używać, żeby przyspieszać, bez wspomagania jedzie jakieś 45-50 km na godzinę. Ze wspomaganiem nawet chyba jakieś 55-60 wyciągnąłem, także jest ekstra, super się nim jeździ po lesie. Są tutaj, a właśnie, jeżeli interesują Was zestawy te do konwersji flashback, to linki są poniżej. Tutaj zastosowany jest zestaw Pro. Tutaj zastosowany jest zestaw Pro, właśnie z tym silnikiem 1300 W, z większą baterią, to też jest w linku. Dodatkowo są tutaj mocniejsze jeszcze obręcze, chyba Dartmoor, sorki, jeszcze jestem nowy w tym temacie, więc tych wszystkich określeń nie znam. Co, jest wspomaganie, jest system pas, jak robi 3 obroty, to potem wspomaga, jest 5 trybów, tutaj jest nawet alarm, no ale to wszystko jakby zostanie do recenzji. W każdym razie dzisiaj rano, dla Was wczoraj rano, wstałem o 4:30, bo już nie mogłem się doczekać, po prostu jeździć tym e-bike'iem, wszystko przetestować. Ale chciałem podjechać sobie pod schody i tutaj widzicie, co się stało. Ogólnie to jest tak, że urwałem hak przerzutki. Urwałem hak przerzutki, tutaj widzicie, dynda sobie na trytytkach. Wcześniej nie dynda oczywiście na trytytkach, tylko po prostu dyndał. Dlatego, że zmieniłem za dużo biegów. Tak naprawdę jest tutaj 7 biegów, a ja chciałem wrzucić 8 i gdzieś tam zahaczyło to silnik, no i wielki stres. I w ogóle pozdro dla Artura, to jest właściciel tego roweru i sorry, że ci zepsułem rower. Dzięki, że poszedłeś tak na luzie do tego tematu i bo miałem niezłego stresa. W każdym razie teraz na Patronite. Tam mam już 3 patronów, bardzo Wam dziękuję za wspieranie. Będą odcinki, jak znowu rower będzie ożywiany, naprawiany. Będzie tam gość specjalny, którego może już znacie. Także linki poniżej, to będzie dostępne dla wszystkich patronów na Patronite. Więc mam nadzieję, że wkrótce znowu będzie ten rower w akcji i będzie recenzja. Tymczasem niestety trzeba chwilę poczekać. I zobaczymy, co będzie następnego na Rongwayu. Więc jeżeli nawet tu jesteś, to lajkuj to wideo, subskrybuj i widzimy się w następnym odcinku.